Kim jesteś, kumplu? I skąd pochodzisz? Cześć, jestem Mikołaj. Siemanko. I pochodzę z Wypłocka. Siema. Cześć, cześć. Do koła masz pytanie? Na razie chciałbym się zapytać obydwóch zawodników, jak się czują przed walką. No, Marcin, zacznij. Proszę, bardzo dobrze. Alberto? Twórczo. Ja jestem, kurczę, dobrze nastawiony, mordo, i na pewno nie zawiedziesz się na tej walce. A teraz potężniejsze pytanie. Wiecie co? Teraz też daj taki większy dział. Uważam, że ludzie się nie zawiodą tą walką. No też właśnie. Uważam, że ludzie nie będą zawiedzeni. No? Też tak uważam. Masz następne pytanie? No to mam najważniejsze pytanie do Marcina. Mhm. Marcin, nie wstydź się, że zostawiłeś reakcji i prowadzisz się teraz tą rambadziarą od kamerę? Nie zrozumiałem jeszcze. No pytanie było grube, więc nie wiem, czy nie chcesz je rozumieć. Nie wstydzisz się, czy, że zostawiłeś lekcji? Ja nie zostawiłem lekcji, to ona zostawiła mnie. Więc twoje pytanie już... Nie wiem, co dalej. Każdy wiedział, to zostawiłeś ty lekcji, a nie ona ciebie. Nie, ona publicznie mówiła o tym, że to ona podjęła tą decyzję. Zresztą dwukrotnie. Ja walczyłem o ten związek i... Jakby to się jakby nie zmieni. Ja ją kochałem, ja chciałem, żebyśmy byli razem, ale najwidoczniej miało być inaczej, no. Co nie zmienia faktu. Więc masz złe informacje, mordo. I tak chyba to, że każdy, coś wie, no jakby wydaje mi się, że właśnie w internecie chyba raczej... To szczerze mówiąc, to mnie irytuje, że ludzie gdzieś tam starają się wmówić, że to była kwestia moich decyzji. Ja uważam, że przez ostatnie pół roku naszej relacji nie mam sobie nic do zarzucenia, co zresztą Lexi też potwierdzała i jakby no po prostu... Ale ona chyba ciebie też kocha jeszcze. Znaczy, tak mi się wydaje, no bo zadzwoniła do ciebie, raczej chyba... jak się dowiedziała, że walczy ze mną. Zadzwoniła do ciebie i słyszałem, że ty to mówiłeś. Wiesz, ostatnio do mnie też dzwoniła i raczej nie była to zbyt miła rozmowa. Tak. Nie no, wydaje mi się, że jakby każdy poszedł w swoją stronę i tyle. No jakby nie ma co chyba rozdmuchiwać tego tematu. Ja nie mam problemu z tym, żeby odpowiadać na pytania, ale nie one chociaż celne będą. Alberto, że ty jesteś taki wrażliwy i będziesz studiował psychologię miłosną tutaj lekcji, to się zaskoczyłem. Słuchaj, jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiecie. Serduszka na czacie za ten kącik miłosny, który nam tutaj panowie zafundowali. Czy masz jeszcze jakieś pytanie na sam koniec? Mam jeszcze pytanie do Marcina również. I jaki jest jego największy wróg? W tym momencie. On sam. Największy wróg? Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Chyba nie mam jakichś wrogów. Są osoby, które ich nie darzę zbyt dużą sympatią. Między innymi jedną z takich albo osób jest... Albo osoba, z którą chciałbyś zawalczyć na następnej walce, która się uraziła jakoś. Chyba każdy zna odpowiedź na to pytanie. Czy nie mówisz o rewanżu? Czy Majewski? O rewanżu? Tak, Czarek ten mnie wkurzył. Nie, no tak, no Kacper Błoński. No. Kacper Błoński niewątpliwie chyba jest taką postacią, z którą najbardziej jest mi nie po drodze. Bardzo. Aha, proszę, dokończ. Nie, ja odnosząc się jakby właśnie do twoich słów, Majewski, no Majewski... A ty chciałbyś się bić kiedyś z Majewskim? Z ciekawością? Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Szymon Majewski. I dobrze. Prowadzi program na TVN. No to jasne, kurwa. Czemu okay. Nie? No Majewski... Ja nie znam gościa ogólnie. Taki format. Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy ci za telefon. Było bardzo miło cię gościć na antenie i czekamy na wasze kolejne dzwonienie właśnie do nas do studia. Może teraz będzie pytanie do Alberto, bo dwa razy, Marcin, ty dostałeś pytanie ciekawe, co